Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Budwar, tmawy leżak. W zasadzie w Czechach każdy, każdy praktycznie browar ma ciemnego lagera. Praktycznie każdy. Nie wyobrażam sobie, żeby nie miał. Bardzo ładne opakowanie, podoba mi się. Jedyne, co mi się trochę nie podoba, to to, że jest zielona butelka. No ale... Piękne kawowe nuty, ale mam wrażenie, że z lekką nutą chmielową albo właśnie skunksową z zielonej butelki. Mmm... Nie jest Wam, powiem, źle. Jest nawet bardzo dobrze. Natomiast najlepsze to są takie jak posłodzona kawa. Niektóre są przesłodzone, a niektóre są tylko tak delikatnie posłodzone. I ten jest właśnie tak, może nie delikatnie, ale w punkt. Powiem Wam, to jest naprawdę dobre piwo, dobry przedstawiciel ciemnego czeskiego lagera. Jest goryczka, ta goryczka jest w charakterze palona, czekoladowa, kawowa. Ona nie jest oczywiście jakaś ekstremalna, ale jest, jest zaznaczona. Na zdrowie!